Dobrze pan zauważył, że na pewno jest to związane z problemami, na pewno jest to związane z wyzwaniami, które czekają młodych menadżerów, bo to przede wszystkim oni są motywatorem do tego, żeby starać się iść inaczej i robić coś innego. Przyzwyczajenia są naszym drugim życiem, i to widać szczególnie w tego typu zakładach, ale można tym zarządzić. Nie tylko poprzez rozmowy i na pewno nie poprzez. Naciskanie, że ta zmiana jest konieczna, najlepiej jest tłumaczyć, dlaczego to robimy. A myślę, że taki aspekt ludzki, kiedy pokazuje się tym ludziom, spójrz na tych młodych, oni tutaj zostaną, a ty będziesz odpoczywał szczęśliwie na emeryturze, fajnie będzie dowiedzieć się, że oni teraz pracują w środowisku, które jest im przyjazne, które spełnia ich wymagania i gdzie oni mogą się spełniać jako pracownicy bo to są istotne rzeczy, które, o których nie możemy zapominać, że ta wymiana pokoleniowa jest rzeczą normalną. Pogodzenie się z tym, że następuje nowe, przychodzą młodzi i musimy zgodzić się z tym, że firma musi funkcjonować na nowych warunkach. Oczywiście, że to też jest główny element obaw wszystkich pracowników. Oni dzisiaj sami zastanawiają się nad tym, ile mają lat pracy przed sobą. Niektórzy liczą, ile mają lat pracy do okresu ochronnego, ale zakład nie chce w żaden sposób w ten sposób podchodzić do e, pracowników i nie ma zamiaru informować ich o, tych, o tym wtedy, kiedy to się wydarzy. My dzisiaj już rozmawiamy, szukamy talentów, zdajemy sobie z tego sprawę, że będą stanowiska, które fizycznie znikną po wdrożeniu systemu zintegrowanego i nie będą one już wymagały tam pracy ludzkiej. W przypadku młodych pracowników patrzymy, co potrafią, rozmawiamy z nimi, pytamy, gdzie chcieliby się odnaleźć i tego typu rozmowy już się odbywają u nas wewnętrznie. Po pierwsze, chcieliśmy mieć zintegrowany system we wszystkich obszarach, gdzie rozpoczynamy sprzedaż i kończymy ją wystawieniem faktury, ewentualnie korekty lub innego dokumentu, który jest oczekiwany podczas dostawy przez klienta dlatego IFS, że jest to system, który możemy uszyć na miarę do naszych potrzeb, ogromne doświadczenie IFS-u w branży automotive, a to jest nasz core business, a także ogromne doświadczenie firmy wdrożeniowej, z którą pracujemy we wdrożeniach w branży automotive. To było jakby podstawowym czynnikiem, który spowodował, że wybraliśmy IFS, bo on Absorbuje całą naszą i agreguje w jednym miejscu całą naszą wiedzę, kompetencje i wszystkie procesy.